Świat cały czas każe ci myśleć. W końcu należysz do Homo sapiens, czyli niby człowiek rozumny, myślący. Wszędzie każą myśleć. Na lekcjach angielskiego, w pracy, w zakładzie pogrzebowym, czy nie wiem, nawet w domu podczas śniadania, nawet wtedy nie masz spokoju. Ciągle jesteś pytany o opinię i twoje zdanie na jakiś temat. I dzisiaj dostaniesz skrzynkę z narzędziami, aby sprawnie odpowiadać. Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0. Witam Cię serdecznie, tu Magda Ali, Instytut Lingwistyki. Zasubskrybuj ten kanał, a ja będę myśleć za Ciebie w trakcie oglądania tych odcinków. I dzisiaj podam Ci 6 różnych nieformalnych zwrotów, którymi możesz zastąpić I think. No bo I think, że I think jest po prostu mega nudne. Na przykład żona podchodzi do Ciebie i się konspiracyjnie pyta. What do you think? Co myślisz? A Ty kompletnie nie wiesz, o co jej chodzi, czy to włosy, nowa kiecka, czy może coś sobie powiększyła. So, what do you think? So, what do you think? New haircut? Necklace? Dress? Boots? Boots! No i co myślisz? Czasownik to think ma kilka różnych znaczeń, ale dzisiaj chodzi mi tylko o to, że to to think to myśleć, sądzić, uważać coś na jakiś temat, czyli po prostu mieć jakąś opinię. Na przykład Chandlerowi bardzo podobają się nowe buty Moniki. I think they look sexy. Myślę, że wyglądają seksownie. I think I'm going to miss being able to afford food. Oh my God! I know! I'm gonna miss being able to afford food. Ale myślę, że będę tęsknił za tym, że będzie stać mnie na jedzenie. To think jest czasownikiem nieregularnym, a odmienia się tak. Think, thought, thought. To think brzmi trochę podobnie do thinki, tylko wiadomo, że nie chodzi o S, tylko C. Czyli czubek języka podnosisz do górnych jedynek. I wyobraź sobie taką finkę, która siedzi i tak sobie myśli, think, że chętnie poszłaby rozdawać prezenty z świętym Mikołajem, ale jednak myśli, she thinks, że on ma za słabe finanse. Think, finanse. No okej, to teraz pora na alternatywy. Na początek mój faworyt. Zamiast I think możesz powiedzieć I'm not going to lie, co znaczy mniej więcej nie zamierzam kłamać lub nie zamierzam ukrywać, że... A następnie podajesz swoją opinię. Przykład? Proszę bardzo. 4:15, you could shoot him at 4:15. Yeah, I guess that works for me. Shoot. I'm not going to lie. If you want to be a good parent, sometimes you have to... Shoot your kid. Nie zamierzam kłamać. Jeśli chcesz być dobrym rodzicem, czasami musisz strzelić do swojego dziecka. I'm not going to lie. Wystarczy też samo not gonna lie. A jeśli SMS-ujesz, to not gonna lie możesz zapisać popularnym skrótem NGL. Not gonna lie. Not gonna lie. Parenting is like a walk in the park. Jurassic Park. Nie będę kłamać, rodzicielstwo jest jak spacer po parku. Jurajskim parku. Drugim zwrotem, którego możesz użyć zamiast I think jest the way I see it, który oznacza ja to widzę tak, że lub po prostu moim zdaniem, bo w the way I see it chodzi o to, że coś widzisz, dostrzegasz i wyrabiasz swoje zdanie na jakiś temat. No i koniecznie chcesz się podzielić swoim punktem widzenia. Na przykład the way I see it, children are no different from T-Rexes. Moim zdaniem dzieci nie różnią się od tyranozaurów. Nie aż tak. Albo wracając do przepisu na idealną rodzinę, to... One time we had this rat. What? First you smash it, then you cut the head off. It was like nothing to her. I go to church now. The way I see it, those rats didn't have any chances with Gloria. Moim zdaniem tamte szczury nie miały żadnych szans z Glorią. W końcu kobieta w idealnej rodzinie po prostu musi umieć obracać maczetą. No a później grzecznie idzie na niedzielną mszę. Następną propozycją jest if you ask me. Well, if you ask me, having a family is like going to war. Cóż, jeśli o mnie chodzi, to posiadanie rodziny jest trochę jak pójście na wojnę. If you ask me znaczy dosłownie jeśli mnie pytasz to, ale poprawnie przetłumaczysz na jeśli chodzi o mnie to, bo to ask to pytać. Więc gdybyś pytał mnie o opinię, to ja chętnie się powymądrzam i powiem ci, co myślę, choć wcale mnie nie pytałeś. If you ask me, parents are everything to their children. Oh my God, it is a park! Away from the kids! Away from the lake! Jeśli chodzi o mnie, to rodzice są dla swoich dzieci wszystkim. Parents are everything to their children, if you ask me. Rodzice są dla dzieci wszystkim,
if you ask me. Dosłownie wszystkim. Kucharzem, szoferem, sprzątaczką, no i nauczycielem. I to bez grama wdzięczności w zamian. Trudna fucha. No i propozycja numer 4, zamiast I think, myślę, możesz powiedzieć też I believe, czyli wierzę. I serio możesz je stosować zamiennie. I believe jest zacnym synonimem do I think. I believe every parent has bad moments. No! Okay, Juanita, what is going on here? Why are you being so difficult? When daddy asks you to do something, you just do it. That's because I love daddy more. Wierzę, że każdy rodzic miewa złe chwile. To norma. Dzieci wrzeszczą, pies narobił na dywan, a kot na łóżko. Totalna anarchia. To believe oznacza wierzyć, ale poza religią można też wierzyć w coś, co się sądzi lub uważa, nawet jeśli to są kompletne kuku na muniu. You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? It's nice when your child likes school, but I believe that every kid has to have fun sometimes, you know? W mieście spędziłem wakacje. A co pan robił tutaj w mieście? Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. Fajnie, kiedy twoje dziecko lubi szkołę, ale ja uważam, że każdy dzieciak musi czasami się tak zabawić, rozerwać, rozumiesz? Inaczej wyrośnie z niego taki kolejny socjopata. Dzisiejsze zestawienie zamyka zwrot bardzo popularny w brytyjskim angielskim. Zamiast I think, powiedz I reckon. To reckon to synonim czasownika to think, który również oznacza myśleć, sądzić. To reckon możesz sobie skojarzyć z rekonwalescencją, którą będziesz musiał przejść, kiedy twoje dzieci już z tobą skończą. I reckon she needs a coffee. Sądzę, że ona potrzebuje kawy. Morning. Kawy albo czegoś innego. I reckon. All right. Remember what we talked about. When we're in a public place, there are certain rules. All in all, I reckon being a parent is a dream come true. Ogólnie rzecz biorąc, sądzę, że bycie rodzicem to spełnienie marzeń. I haven't slept in 4 years. If you dream of the apocalypse, of course. Jeśli marzysz o apokalipsie, rzecz jasna. Yeah, I'm messing with you, am I? Podsumowując, zamiast I think możesz powiedzieć I'm not going to lie, albo not gonna lie, lub napisać NGL. The way I see it, if you ask me, I reckon, I believe. Pewnie wiesz coś o tym, że warto znać język i dlatego pokażemy Ci, w jaki sposób możesz uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz link w opisie i weź udział w naszym 14-dniowym, bezpłatnym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu odkryjesz, że nauka języków może być szybka i przyjemna. Mam nadzieję, że Cię tam zobaczę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!